Witam was, Repus, to jest kolejny odcinek z Mount and Blade Warband. No i dawno go nie było, z tego też powodu, że no, chciałem się tam na Europie skupić, na hoju, gdyż no, wychodził update, to postanowiłem trochę odpuścić tego Mount and Blade'a, ale w końcu wyszedł update, nie chce mi się grać na razie w inne strategie, ale w Mount and Blade jak najbardziej. A co się wydarzyło w międzyczasie? Bo się wydarzyło kilka ciekawych rzeczy. Zaraz wam pokażę tutaj frakcję, Kerit Khanat. Obecnie prowadzimy wojnę z Zaranidem Sułtanickim. Jak widzicie, nie ma ani Swadi non-stop, ani nie ma już Waagierów. Tak wygląda nasze państwo, Kergitów. Niestety potraciło Kuraw i Rejwadin na rzecz Nordów, ale nie ma co płakać, nie ma co płakać, chociaż lepiej byłoby chyba nam z nimi, z tymi miastami, niż bez nich. Ale prowadzimy wojnę obecnie z Saranidami. Zająłem w międzyczasie, bo chyba tak było w międzyczasie, ten zamek, Distar Castle, i go broniłem, tracąc go, zajmując, tracąc, zajmując, aż przyjechał Khan z paroma szlachcicami w międzyczasie i wpieprzył, raczej ja razem z nim, wojskom, które zajmowały ten zamek na zmianę ze mną. Tu Sturil jest łupiony milion razy, ale jako, że to już nie jest moje jedyne źródło dochodu, więc to nie martwię się już tym. Poza tym mamy 100 tysięcy denarów. Udało mi się zrobić, czekajcie, nie, jak coś nie wyrzucam tego. Chcę posegregować ładnie. Udało mi się zrobić achievement na 100 tysięcy denarów, że tam, że jestem bogaty po prostu. Tutaj dam kolejnego konia. To są moje zapasy. Nie wiem, co z tymi tarczami zrobić, czyli opylić, co ogólnie tanie, a mi się nie podobają. Wolę to tarcze, bo zarąbiście wygląda. I tak, posiadam zamek teraz Malajurg Castle i dostałem ten Distar Castle od Khana. I za każdy zamek dostajemy plus 20 ludzi w wojsku, dlatego posiadamy 153, 156 jednostek i ogólnie oddział wygląda w ten sposób. Dobra, zajmę się upgrade'em kiedy indziej, bo mi się trochę spieszy za niecałe pół godziny, za 20 minut dokładnie. Zaczyna się mecz U21 Polski na Mistrzostwach Europy, więc troszkę mi się spieszy z zrobieniem tego odcinka. Plus chciałbym go dać do renderu, żeby mi się wyrenderował i w międzyczasie, w przerwie odcinka, porenderuję odcinki z GTA San Andreas. Lecimy pewnie do Tulgi, to coś tak myślę, ponieważ zarobiłem głównie na niszczeniu tych buntowników. Buntach tajgijskich, sprzedawaniu ich, a dzięki nim zyskiwałem też ludzi. Ogólnie, jakie posiadam trochę piechoty? Tak, posiadam piechoty. Odrobinę. To jest głównie dlatego, żeby uzupełnić luki w zamkach, które musiałem. No, które się stały. A co prawda, to jest 165 ludzi tutaj, że pojadę do Tulgi i do Distar Castle pójść najpierw. Bo żaden host się nie pojawił, kurwa, z 1000 wojska. Ale lecimy do Tulgi. Wizytlands, tak, 5000 hajsu. Pada jeszcze do tego. I to jest mój zamek teraz, już wam udowadniam. 127 osób, witają mnie jako swojego lorda. Manage this castle. Zrekrutuj kilka trupców. Daję ci hajs. Manage the garnizon. Daj tego ziomka tutaj, żeby mi nie spieprzył w międzyczasie. Kilka jednostek jest gotowych do awansu. A więc tak, daj. No i to chiński sprzedawca, joj, hehehe. Jego też. Już wcześniej tak robiłem, że rekrutowałem sobie dupne jednostki. Poczekałem kilka dni, aż się przeszkolę, ewentualnie które w bitwie brały udział. I oddawałem ich do zamku. Mam tutaj dużo i trójek właśnie, i trochę mam i piątek, i tym podobnych. Chodźcie do mnie wszystkie C. Lecę czysto w kawalerię teraz. Bandit, brigand. Brigand, może mogę go wziąć? A wezmę. Okej, okay, 151 zajebistego wojska, zajebistego oddziału. Przydałoby się pójść na walkę z Saranidami. Nie sądzę, żeby był jakiś zamek opustoszały na tyle, żebym był w stanie go zająć. To dopiero nie wspominając o mieście. Chociaż widzę tutaj jakiegoś. Tego. Saranickiego szlachcica. A jeżeli popytacie mnie się co chwilę, i chcę to. I chujowy teren.
Nie lecimy na nich. Pytacie się mnie co chwilę i ja chcę rozwiać te wszystkie pytania i wątpliwości. Czy będę nagrywać Bannerolda? Chciałbym i możliwe, że to będzie gameplay bez głosu niestety. Złóż podróż będę wtedy na studiach. Nie wiem, jakie będą miał warunki na studiach w akademiku. Nie wiem, czy z kim będę na studiach w akademiku. Bo kumpel mówił, że jeżeli się dostanie, to może pójść ze mną tam do pokoju. A kumpla... Czyli z kumplem jest na tyle dobrze, że jak nie znasz, nie wiesz, z kim idziesz, to możesz trafić na kogoś kompletnie pojebanego. A jednak wiesz, jak bardzo pojebany jest twój kumpel. No, z reguły. Zawsze coś może odpierdolić, czego się nie spodziewasz. Ukoń, zajebałem. Ale jeżeli... No zobaczymy, jak to będzie. Wszystko i tym podobne. Do ataku. Kurwa mać, puść mnie. Ale może zasłonić się tarczą. Szkoda, że nie możemy mojej tutaj... jazdy wykorzystać. Sekunda. Kurwa, mam pada podłączonego do ładowania. Jak ta bateria mnie wkurwia? Bym sobie wymienił baterię. Padzie. Ale... Kurwa... Jest często droga. Tak co najmniej 6 dych. Nowa bateria. Bo tato mi się potrafi ładować kilka godzin i nie naładować się w ogóle. Co? Mi? Kurwa. O ty pindo! Masz szczęście, że mam dwa konie w zapasie. Rób, jak jeżdżę do miasta, to spatrzę po koniach, czy są jakieś ciekawe. Zdjęty. Kurwa macie, zaraz solo na was wyjdę. Zdjebane. Ale idzie tutaj Raypass. Raypass, kurwa mać. Up. A to jakieś pizdeczki w ogóle są. Raz. Zabiłem gościa. Trafiłem gościa. Czyli Stasi Naldero mi się... Nie, sojusznika. Chyba z moim sojusznikiem się pogorszyły, bo pewnie to był Wagier, któremu wioskę upiłem, dlatego mnie nie lubi. Albo więc się porobiłem kilka misji po kroju, że Lordowie mnie nie lubili, bo polepszyłem moją pozycję w Królestwie, w Khanacie, kosztem innych Lordów. Są te misje, no znacie je raczej, każdy grał w Mountain Blade'a. Relacje polepszone, sorry za to, że ci sojusznika zdjąłem. Nie chciałem. Kurde, jako że byliśmy się w górach, nie było możliwości, żeby... robić więcej tutaj niewolników, bo nie miały jak konie potrącać ludzi, a szczególnie kurwa słonie. Ale bierzemy ich tutaj, korzystamy. Kurwa, ktoś po rurach napierdala, czy jak? Co za jest upośledzona okolica? Kurwa, raz ktoś po rurach napierdala. Jak było Boże Ciało, to kurwa nie dość, że śpiewali cały dzień, puszczali muzykę jak pojebani. Nie, rozumiem, że można się kurwa bawić i tak dalej. No, kto nie wychodzi na miasto pić alkohol? Ja na pewno nie. Ale chodzi ogólnie o to, że kurwa cały dzień puszczać pierdoloną muzykę na maksa. Rozumiem sobie wieczór zrobić, odpierdolić coś do nawet pierwszej w nocy. Ale żeby o 23 jemnąć fajerwerki kurwa w kościele. No podejdź kutasiarzu kurwa. Zrób to. Nie, teraz do ciebie podjadę. Ej, wbiorę żarcie, sausages. Jabłuszka. Grejnik. Lebek, może jeszcze trochę grejnu. Bo kurwa mogę, bo mnie stać. Tak to poukładam. Żarcie chyba wymieniłem. W sumie te fruty mogę wyjebać, bo one są już zużyte. Tego grejna mógłbym także wywalić. I bierzemy pizdu drogie rzeczy. To jest ten fruit, to jest ten grain, wool jest jeszcze. To daktyle, tak to się nazywa. Ej, jebać te krowy. Chodź tu kurwa. Chodź tu, chodź tu. Pierdolił mućka. Okej, okay, lecimy do Tulgi, może będzie nie dość, że ten... łowca nie łowca niewolników, handlarz niewolników. Nie trzeba ich tutaj także upgrade'ować, ale to już zrobię poza odcinkiem, jak mówiłem. Nie chcę teraz czasu na to marnować, żeby patrzeć po statystykach, szczególnie, że odcinek na pewno będzie krótki, 25 minut max. Za chwilę, kurwa, niewolników sprzedam, to idę na ciebie. Widzę tavern. Jest Jeremiasz, jest kuźwa kilka osób, ale nie ma tego, co szukałem. Chociaż opylę te rzeczy.
4000 posiadasz, to dobrze. Dajesz mi 6. Kuźma, no tu jakoś handel chociaż działa. Nie to, co w Medieval Conquest. Nie to, co kurwa na tym modzie. U! Do zebrania? Nie, nie wiem, czemu coś tak pokazuje czasami. Się robi co tydzień, ale to nie jest w momencie, jak się ta ikonka pojawia. Ten host mi się pojawi, to się wkurwie. Ile razy wczoraj karetki policji lub inne gówna jeździły? Ja pierdolę, ludzie nie umieją się zachowywać. Kurwa, to musi jeździć cały dzień. I wkurwiać innych. Dobra, lecimy teraz tymi dezerterami się zająć, tutaj jeździli obok mojej wiochy. Tam tego, co z niej pozostało. Ich znajdę. A force under Sara. O nie, tylko nie spierdalaj w góry. Hold! We'll fight to the end. Tylko powiedz... Powiedz mi, proszę, że na płaskim terenie walczymy. Bez drzew. No już do kurwy nędzy. Ja, żebyśmy my to... My z góry atakowali. A ja konia nie zmieniłem. A ja konia nie zmieniłem. I będę walić na tym, kurwa, złamanym koniu. Jak ja się w was wpierdolę zaraz. Allahu Akbar! A nie, to wy jesteście Allahy. My jesteśmy ten... Tengryści przecież jeszcze. O kurwa, ale jest nas w wielbłądzie pojechał jeban. O ty pindo, o ty piesku. Cyk. Ładnie. Nie żyje. To mi się podoba. Kurwa, nie mam co ich gonić na kulawym koniu. Ale to jest kurwa niewygodne pole bitwy. O ty pindo jebana. O ty kurwa się. Arabski. LOL! Ale mnie zdjął. Wsparcie mi się pojawiło. Plus, że im, a nie mnie. Była mała pauza, cyk. Chodź tu, chodź. Zemszczę się za wielkiego... O nie. Nie mam tarczy. Za wielkiego rejpasa. Ale, ale to masowo bije. Konia nawet mnie nie zbiło. Co za postać. A ty co? A ty co? Kurde, jestem w słoniu. Cyk. Że on wali jakąś kopią. No ile można tego konia naparzać? Mogłem jakoś te szóstki dać, albo barona na przykład swadańskiego, ale bym nim napieprzał. Tylko jakiegoś bohatera, o których nie dbam w sumie, bo zależy mi na jakichś skillsach. O ty gnoju, na ich skillsach mi ogólnie zależy tych... Są pod inteligencję, są i pod drużynę. Kurde, no ile mogę tak w nich naparzać? Wow, w końcu któryś zdech. Dobrze, ten też. No i Floris, Jezus Maria. Ole, tutaj całkiem nieźle poszło. Ja wracam na pole bitwy, u mnie już wsparcie przybyło. Myślę, że ta bitwa będzie krwawa, bo złe ułożenie terenu plus mój okulały wierzchowiec. Dobra, wy się tym konnym zajmijcie. Ja mam do roboty tutaj całą grupę wojska. Udzidę w odbyt konia wepchnąć. Patataj, 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 patataj. Kurwa, dzieli mi go. Patataj, 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 patataj. Dobrze, nie zdech. Chyba zemdlał. Nie, lepiej. Opylę go. O, no dawaj. O. No dawaj, no kurde, mol. Jest, wygrana. U mnie taka myśl mi wpadła do głowy. A propos sprzedawania niewolników. Także, w sumie nie ma po co ich sprzedawać. Dobra, już sam zaszarżuję, bo nie aż będzie mniej strat. Tak akurat powiem tą myśl. Ja co ich sprzedawać, bo wrócą pewnie do armii i będą kurwa walczyć przeciwko nam. Teraz przyszło mi do głowy właśnie to, co Jędrek mówił o niewolnikach w średniowieczu, że nie byli torturowani, zniewalani i tak dalej. Tylko byli sprzedawani od razu, szczególnie rycerze. Rozumiem jeszcze, jak to robili Francuzi, że odcinali te dwa palce Anglikom, a żeby nie byli w stanie walczyć.
Ale na przykład jeżeli dajesz tak w pełni sprawnego rycerza z powrotem, no on znowu weźmie zbroję i będzie naparzać. Ja robię my prisoner now. I weszło mi, to miał takie dobre wojsko, weszła mnie teraz taka myśl, że w sumie... wyobraźcie sobie taką sytuację w historii. O, kurwa, jakie on miał wojsko? H7-ki... Nie, czekajcie. Kilka H7-ek, kilka C7-ek, się nie dziwię, że to taka krwawa bitwa była. Jeść piąteczki, tu mam szósteczkę jeszcze nawet. Te dwie. A piąteczkę, a czwóreczkę. Ora, te czwóreczki dałem, żeby tutaj C wziąć, bo oni są chyba więcej warci. Dobra, niech tak będzie. Nie sądzę, żeby było coś ciekawego, no właśnie. Ale lecimy do Tulgi. No i wyobraź sobie taką sytuację, że dużo rycerstwa jest z jakiegoś kraju porwana. Jest porwana. Pojmana podczas bitwy i jest wyrżnięta w pień. Kurwa, najwyższy szlachcice i tak dalej. Kraj ciekawe, czy by się załamał, co by się stało z krajem, nawet jeżeli by go zostawić w pokoju. Tak wyrżnąć kilka rodów nagle wielkich, co by się podziało wtedy? Bo na przykład była bitwa, gdzie cała szlachta, czy większość szlachty została wyrżnięta i to był bitwa Aleksandra Gielończyka chyba z Mołdowianami. Co Mołdawia się buntowała, a Polska chciała, żeby Mołdawia była ich. Taka myśl mnie po prostu naszła teraz. Może napiszcie to, o tym sądzicie. Dobry pomysł. Townsman, kurwa, nie ma tutaj nadal tego typa. No powinien być w każdym mieście, a nie że muszę jechać kilkadziesiąt kilometrów dalej. Jest sułtan saranicki. O. Surrender or die. Czekajcie, mogę tak zrobić? Mogę. To przypomniałem właśnie. Bo będzie trzeba upylić. Charge the enemy. Jak będę miał kolejnego takiego prisonera, to już wolałbym mieć takie pole bitwy niż to poprzednie. Cyk! O, ale trafiłem. Up, up, up. Ładnie, wyrżnięty. Ktoś mi ekran mignął, nie wiem jak to wygląda podczas nagrania. Chyba za dużo tu ludzi na jedną jednostkę wroga. Jak mało się wyszkolą, to jeszcze będą się wpadać na siebie. Dobra, zdech, ostatni został. To tak z 5 minut na nagranie. Nie wiem ile jest, bo musiałem kurwa pociąć. Nie lubię ciąć odcinków. Bo nie można wtedy później wygodnie rzędem wrzucać ich. O, cudownie. Kolejny do kurwa. Do zamku. Żeby go wpakować. Widzę the tavern. Tylko nie, dobrze, nikt mnie nie zaatakował. Magnificent Sherman. 8 tysięcy za... Prawie 8 tysięcy za prawie 30 niewolników. Takie piękne ceny. Szkoda, że nie mogłem tego wszystkiego wziąć. Teraz jako postać sam lecę chyba w charyzmę. Żeby głównie dać prisoner management. Na tym i tak bardzo zależy. Ucznictwo. Czy na tym weapon master mogę chyba do 300 teraz? Tak. Ale kółeczko zrobił. Kontynuuj. Kurwa mać, zniknij. Nie... A, manage the garnizon, tak to się robi. Cyk, cyk. O, ktoś bandytów mi tutaj dał, to dobrze. Opylę jeszcze, albo nie, później opylę. O, często jest, że ci właśnie zwykli szlachcice i tym podobni zostawiają ludzi u nas. Ten żołnierzy. Na przykład patrzcie, przez wszystkich tutaj konnych wywaliłem ostatnio. A, bo dałem do rekrutacji, okej. Okay. Konnych teraz zawsze biorę. O kurwa, odbiło mi się. A to jest wygodniejsze, nawet taka rekrutacja jest wygodniejsza. Nie wiem, czy to jest z modem, czy z grą, ale chyba z modem. Rekrutacja. Manage the castle, recruit some troops. Inwestuj to więcej pieniędzy. Patrzcie, jak ładnie garnizon się trzyma. Tyle wojska mieć w sumie.
I co, ja myślę, że możemy. Znaczy, jeszcze teraz obejrzę może forsy. Tego lejma zostawię. Ten wygląda nie najgorzej. Szybki, zwinny, tani. Bierę. Jeszcze tutaj może. A później tymi. Tutaj już bohaterami się zajmę sam dla siebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Mountain Blade Warbandnie. Czy się pojawi następnego dnia, czy jak to się wyrobię z tymi odcinkami. Ale widzimy się już na pewno niedługo. Do zobaczenia. Cześć. Pa.